Dzień dobry, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić światła na rower. Ja akurat dużo jeżdżę na rowerze, szczególnie do pracy, więc zdarzają się właśnie zimowe dni, gdzie szybciej przechodzi noc i potrzebujemy dobrego światła. Ogólnie zacząłem używać zwykłych świateł, których możemy kupić w każdym sklepie na Allegro albo jakiejś stronie internetowej za paręnaście złotych. Są dobre na ostrzeżenie przed autem, że coś się zbliża, wiadomo, potrzebne, prawda? Tylko za dużo drogi one nie oświetlają, nie dają nam dużego promienia światła. Ostatnim moim zakupem takiej zwykłego światła na baterię była właśnie ta latarka. Już jest dość lepsza, ma nakierowany promień światła mniejszy lub większy. Dość porządna. I gdy kupowałem rower lepszej klasy na górki, bo uwielbiam też jeździć po górach, znalazłem na ich stronie internetowej światła z akumulatorami. Pierwszy raz się spotkałem z tym, tylko ceny były niebagatelne. To były ceny brytyjskie, 300-250 funtów za zwykłe światło do roweru. I znalazłem na stronie internetowej tańszej, coś podobnego do Allegro, światło w cenie 24 funtów, czyli jakieś 100 zł na polskie. Bicycle Light and Handling, takie pudełko. Nie byłem do tego przekonany, na zdjęciach pokazywali, że to świeci jakby auto, jakby reflektory. W zestawie jest akumulatorek, który wytrzymuje 4 godziny, potwierdzą długość działania. Świetnie się ładuje, na noc się zostawia, parę godzin gotowe. Jest lampka, która nie zrobiła na mnie dużego wrażenia, nie jest może za duża. Jest wmontowana na gumach. Podłącza się ona do akumulatorka. Wyświetlone, jeśli jest podłączone connection z akumulatorkiem, mam wyświetlony zielony kolor. Jeśli ten zielony kolor zmienia się na czerwony, oznacza to, że zostało tylko 30% baterii. Co do tego zestawu jeszcze mamy takie urządzenie, które pozwala nam nałożyć naszą latarkę na głowę. Gumki w dwóch rozmiarach wielkości, w zasadzie na jaką ramę potrzebujemy to. Dość przyjemnie się montuje, dobre w użyciu i co najważniejsze, promień światła i siła tego sprzętu bardzo mnie zaskoczyło. Te trzy latarki nie mogą się nawet w połączeniu porównać z tym, co to prezentuje z sobą. Nie wiem, jak to będzie pokazane na filmiku, ale musicie mu wierzyć, że różnica jest kolosalna. Ma to 3-stopniowe działanie, to jest na najsilniejszym. Nie, najsłabszym, jest później silniej i jeszcze silniej. Jeszcze ma system migoczący. Właśnie z tyłu. Jak widać, tu oświetla prawie całe moje mieszkanie. Bo można też straszyć, używać do pracy nocnych, jak ktoś potrzebuje. Świetnie to działa, naprawdę. Świetny, tani sprzęt, nie trzeba kupować wygórowany. Jeszcze się zastanawiam właśnie, te światła z takimi może silnymi akumulatorami, że to są ceny około 1000 zł. Może one wytrzymują jakieś 12 godzin do pracy, czy na jakieś tam ekspedycje 4 godziny, mam nadzieję, że wystarczająco ilość zużycia. Jeszcze na przykład można dokupić sobie dodatkowe akumulatory i mieć 2, czyli 8 godzin w użyciu. Też taniej to wyjdzie niż kupować jakiś nie wiadomo jaki drogi sprzęt. Nie wiem, bardzo polecam. Pokażę pudełko, jeśli ktoś byłby zainteresowany, może znaleźć po nazwie. Ladies and gentlemen, we are in the garden now. Ok, chcemy zaprezentować teraz te światła rowerowe na zewnątrz, na ogródku. Zobaczycie, jak one się sprawują w praktyce. Po raz pierwszy
światło, te najtańsze za 5 funtów. Odpalamy. Ojejku, nawet nie widać, że coś się świeci. Pójdę tutaj dalej. No, niezadowalająco. My tam prawie nic nie widzimy po ciemku. Drugie światło, już trochę lepsze. O, o, widać. Rzuca nam światło. Oświetla nam jakąś część ogródka. Powiem, nie jest aż tak źle. Ostatnie światło na bateryjkę. To jest na tak jakieś już inne diody. Te diody, które mamy w tym akumulatorze. I to świeci tak. O, pięknie, pięknie. I tu mamy regulację. To już jest dobra. Dobra latareczka do roweru. Na baterię. Robi swoje. Ale to nic. To, co teraz zobaczycie, co ten akumulator daje. No ja byłem w szoku, że cenowo 24 funty, a tamta najlepsza kosztowała 15 funtów. No parę funtów się doda, wiadomo, w złotówkach to troszkę więcej. Ale jest i opłaca się. Patrzcie, na pierwszym poziomie świeci tak. A ma 3 poziomy, damy na najsilniejszy od razu. No i to by było na tyle. Test zrobiony. Do usłyszenia.